niżej. Kurde, że nie chce mi się tam... O, o. No siemaneczko, z tej strony Niedźwiedź filmuje. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o dronach FPV. Po niecałym roku latania tymi właśnie dronami już wiem, czego mi tak naprawdę potrzeba. Troszkę połamałem, troszkę polutowałem, troszkę popaliłem, ale no nareszcie wiem, który dron jest dla mnie. No i mam te drony wszystkie właśnie tutaj dla was do pokazania. Którym teraz latam najwięcej, który mi się najbardziej przydaje i który znowu mi najwięcej frajdy sprawia. I dlaczego też nie każdy z tych dronów jest odpowiedni dla każdego. Tak więc zaczynamy. No i słuchaj, od ostatniego filmu, jaki robiłem, jak zacząć latać dronami FPV, tam w karcie wyskoczy na górze karta, jeśli nie oglądałeś, warto to zobaczyć i porównać sobie to, co wtedy mówiłem, a to, co teraz będę mówił. W dzisiejszym odcinku będę robił takie podsumowanie tego mojego prawie roku czasu latania tymi dronami. No i chciałbym wam pokazać, które drony do tej pory ze mną zostały i z których jestem tak naprawdę najbardziej zadowolony. No i oczywiście, co też się zmieniło. Na samym wstępie chciałbym was zaprosić tutaj na tą stronę, tu, ładnie. Wbijcie sobie tam, jeśli się powołacie na mnie, to pamiętajcie, że zawsze jakiś rabacik dostaniecie na te drony, które prawie wszystkie wam tutaj pokażę. Dlatego warto tam uderzyć, mega spoko ziomki doradzą i bardzo szybkie wysyłki u nich też są. Tak więc nie przeciągamy, zaczynamy. Moja przygoda FPV zaczęła się właśnie od takich dronów. Od dronów 5-calowych. Nie wiem, czy poznajecie tego drona. To jest ten sam dron, co wtedy wam pokazywałem w tamtym filmie. Bardzo dużo się nacierpiał, jak widać do tej pory wszystko jest na swoim miejscu. Rama do tej pory jest cała, dużo kraszy zaliczył, tak tutaj teraz widzicie, to już są nowe nawet druki, gdzie to jest wszystko już mega porozwalane. Będę go odnawiał, będę nowe druki robił. Jest to dron nieśmiertelny, 5-calowe drony. One mają to w sobie, że mają ogromną moc, są mega wytrzymałe. Można tak naprawdę nimi nagrać wszystko to, co pozostało mi, ale minusem tych dronów 5-calowych są znowu gabaryty. To jest ten dron, którym zaczynałem latać FPV. Mam do niego taki mega sentyment. Czasami spadnie z niewyjaśnionych przyczyn, ale jest niezniszczalny, naprawdę. To, co on przeżył ostatnio, jak lataliśmy, no w sumie no parę razy przeżył. Tak tutaj teraz widzicie. No i dalej lata, nic mu nie jest. Będziemy robić taką małą listę. Jeśli chodzi o 5-calowe, no to zacznijmy od plusów. Jeśli chodzi o plusy, no to wiadomo, duża moc, dłuższy czas lotu. Tutaj to tak naprawdę nieważne, jaką baterię wpakujecie, on to wszystko dźwignie. Nie musicie robić nakedów, możecie całego upro pakować. Jest mega odporny na wiatr, latałem w naprawdę złych warunkach i no nie miał w ogóle problemów, jeśli chodzi o utrzymywanie się w powietrzu. Jest mega wytrzymały, bardzo gruby karbon tutaj jest wpakowany. Jeśli chodzi o minusy, no to niestety jest jego waga. Nie pamiętam do końca, ile właśnie ten ważył, ale w granicach 700 gram z baterią i z GoPro, co dla niektórych jest już to troszkę za dużo. No wiadomo, no minusem tego wszystkiego jest to, że no w mieście jest to troszkę ryzykowne latanie i ja bym się dbał już latać 5-calówką z takich powodów, że po prostu jak gdzieś spadnie, to komuś może krzywdę zrobić. No lub ewentualnie coś uszkodzić. No taki dron, jak spadnie komuś na maskę, dach, no to mamy już dosyć spore koszta, jeśli chodzi o naprawę. No i jeśli to będzie dosyć drogi samochód. To jest mój pierwszy dron 5-calowy, jakiego miałem poskładanego przez Rafała. Tutaj macie do niego kanał, wbijcie do niego, naprawdę robi kozackie drony. Bardzo dużo mnie nauczył i tak samo też składa. Wbijajcie do niego, jeśli potrzebujecie takiego składaka. Naprawdę nie pożałujecie. Ten dron tak naprawdę nam się przydaje, jeśli potrzebujemy nagrywać coś dynamicznego. Tak jak na przykład na internecie widzieliście takie przeloty w górach, pomiędzy skałami i tak dalej. To takie 5-calowe albo w górę, no to świetnie się tam spiszą, dadzą mega radę. Ewentualnie jakieś drifty, ponieważ mamy wystarczająco dużo mocy. Lecimy dalej. Kolejnym dronem to jest dron ten. To jest dron, którego dostałem teraz właśnie od Xora. Wcześniej do freestylu używałem tego. Fajnie się tym lata, fajnie wywija. Ale tak naprawdę ja jestem osobą, która no niekoniecznie lubuje się w tych fikołkach, w tym wszystkim. Ja bardziej lubię takie spokojne cinematic przeloty, no to mnie bardziej po prostu rajcuje. Ten dron bez problemu z baterią, z kamerką mieści się w 250 gramach, czyli dla większości z nas jest to bardzo fajna opcja, jeśli ktoś chce bardziej poświrować tam gdzieś koło miasta czy gdzieś. Jak spadnie komuś gdzieś na głowę, no to też za bardzo takiej krzywdy nie zrobi jak ten. No sami zobaczcie sobie porównanie. No
no... Gabarytowo to jest dosyć sporo. Jeśli chodzi o plusy tego drona, no to on jest leciutki, ma mega naprawdę dużą moc. Jest to dron od Betty FPV X-Knight 35. Cholera, nie wiem jak to wysłowić, ale tutaj macie nazwę, zerknijcie sobie. Dron jest dostępny u Xora i tak naprawdę chyba tylko u nich. Tak więc wbijajcie, póki są dostępne, bo ja się naprawdę mega, mega, mega zdziwiłem, jak ja tego drona od nich dostałem. Tak więc jeśli ktoś chciałby mieć drona uniwersalnego, że nie jest cinełupa do pomieszczeń i nie do na przykład freestylu, to to jest mega. Do takich ujęć jak na przykład teraz tutaj widzicie. Jeśli chodzi o plusy tego drona, no to jest zdecydowanie waga. On mieści się w tych 250 gramach. Bez problemu dźwiga Nakeda z baterią 650. Kolejny plus to jest to, że takim dronem latamy w granicach 5-6 minut. Sądzę, że bez problemu jakbym taki cruising robił tym dronem, to w granicach 8 minut mi się wydaje, że mi się zamknął. Bo tak naprawdę 5-6 minut ostatnio latałem tak dosyć mocno świrując tym dronem, latając tutaj beczki, robiąc backflipy, frontflipy i tak dalej. I tak naprawdę no te 5-6 minut jakoś tak wylatał. Tak więc przy spokojnym locie mi się wydaje, że te 8 do 10 minut potrafiłby wylecieć na 650. Minusem jego to jest to po prostu jego konstrukcja, że jest taki delikatny. Cała rama, tak tutaj o, teraz widzicie, no to jest to rama jednolita. Jak coś pęknie, no to musicie całą ramę wymienić. Rama kosztuje 139 zł z tego co pamiętam. Nie jest to jakiś taki duży wydatek, ale no zawsze to coś. Tego drona używałbym do takich przelotów spokojnych, na przykład po mieście, gdzie nie potrzebujemy się przeciskać przez jakieś małe szczelinki, krzaczki i tak dalej, gdzie byśmy zahaczyli tymi śmigiełkami odkrytymi. No i wiadomo, jak komuś spadnie na głowę, no to nie będzie go tak bolało jak od tej pięciocalówki. Kolejnym dronem to jest ta, o, to... ta Beta. Tam 95 V3, co oni mieli, no to był taki według mnie niewypał. Jeśli chodzi o tego Pawo, to naprawdę bardzo dużo się tym już dronem zderzyłem. Z bardzo dużych wysokości spadał. Spadł mi z 25 metrów z kamerką, z baterią. Odpaliłem, poleciał dalej i jakby nigdy nic. Do tej pory lata, nic mu się nie dzieje. Jest to mega fajny dron do przelotów takich typowych cinematic po pomieszczeniach. Tam gdzie boicie się, że o coś zahaczycie, to on zwyczajnie się lekko odbije. Jak spadnie, nikomu krzywdy nie zrobi i tak samo sam siebie nie uszkodzi. Bo wiadomo, tak na przykład tym trzycalowym gówniokiem, no to zwyczajnie śmigiełka pójdą się. Jeśli chodzi o tego drona, na 650, no to latam w granicach 3 do 4 minut. Na 850 już jest trochę lepiej. Jest on cięższy, bo w granicach 350 gram, 320, jakoś tak waży cały zestaw. Tak więc no porównując te oba drony ze sobą, no to, no to wiadomo, no tym sobie polatamy bardziej legalnie. Ale tak naprawdę bezpieczniejszy jest zdecydowanie ten Pawo. W tym Pawo wymieniłem po prostu kamerkę na też Polara. W tamtym filmie, co na początku mówiliśmy, jak zacząć latać dronami FPV, no to miałem inną aparaturę, no i miałem inne gogle. Tak teraz tutaj widzieliście, już przelazłem całkowicie na cyfrę. Jest to naprawdę nieporównywalne, jeśli chodzi o analoga. Zasięg lepszy, wszystko jest po prostu lepsze. Kupiłem gogle, no i bolało. Nie miałem inwestować tak naprawdę na początek tej przygody w takie drogie rzeczy. No i wiadomo, wleciał Crossfire, no a z Crossfire'em no kupiłem już po prostu Tango 2. Jeśli chodzi o to radio, to naprawdę jest to mega wygodna opcja. Jest małe, do plecaka wrzucamy, lecimy. Nie ma problemu dla takich osób jak ja, gdzie w plecaku musi być kilka obiektywów, kamera, no i gogle jeszcze wrzucone do środka. Tak więc jest to dla mnie mega sztosidło, po prostu ze względu na gabaryty. No i tak, jeśli chodzi o te drony wszystkie, które tutaj mam, jeśli miałbym na przykład dzisiaj wybrać drona typowo dla mnie, dla osoby, która tylko nagrywa filmy, no to zdecydowanie wybrałbym Pawo 30. Jest to dron, który tak naprawdę nikomu krzywdy nie zrobi. Jest to lekki dron, wszystko tak naprawdę dźwiga. Ten dron bez problemu dźwignie całą GoPro 8 i silniki dalej są zimne. Wiadomo, jak jest wiatr, no to troszkę sobie potelepota, ale mocy mu naprawdę nie brakuje. Jeśli wiedziałbym, że nie będę latał w jakichś pomieszczeniach, nie będę robił jakichś przelotów pomiędzy krzaki, no to kupiłbym raczej taką 3,5 calówkę. No ponieważ wiatr nie robi takiego dużego wrażenia na tym dronie, jeśli chodzi o latanie takie spokojne, cinematic powoli,
nie teleportuje się, jest spoko. Jeśli miałbym typowo świrować, typowo freestyle i tak dalej, no to jednak 5 cali by zrobiło robotę. Przemyśl sobie dokładnie, jaki dron jest odpowiedni dla ciebie. Ja na początek wybrałbym jeszcze raz 5-calówkę, tylko z tego powodu, że jest to po prostu dron nie do zabicia, a też nim można dużo nagrać. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że komuś coś przybliżyło, co do czego, jaki dron jest potrzebny. Zapraszam was na stronę Xora, wbijcie sobie tam. Nie zapomnijcie o rabacikach, które dostaniecie. Właśnie tam w opisie wszystko na dole jest napisane. Wbijajcie, kupujcie, zaczynajcie przygodę z FPV. I lecimy! Bardzo niedługo zrobimy recenzję właśnie o tym gównioku małym. No tak go nazywam, po prostu jest malutki, niezbyt, że to jest 3,5 cala, no to jeszcze w dodatku tu wpakowali cyfrę. I to nie byle jaką, nie jest to nano, tylko po prostu Polar. Ale to tak mówię, to w następnym odcinku, który pojawi się całkiem niedługo. Nie zapomnij wbić naszą grupkę Tu się filmuje, zostawić subskrypcji tam na dole z lajkiem, komentarz, od czego zaczynałeś, jakim dronem uczyłeś się latać, czy może dopiero zaczniesz latać. Dodatkowo ostatnio z wielkim bólem założyłem sobie TikToka. Nie chciałem tego robić, to jest po prostu nie moja epoka, ale stwierdziłem, że założę, są tam mega fajne zasięgi, jeśli chodzi o promowanie, trzeba sobie jakoś radzić, wbijajcie tam, tam będę jakieś głupie rzeczy wrzucał, których no, w moim przypadku no, nie brakuje, ponieważ dużo głupich rzeczy lubię robić. No. To tyle, na razie, trzymajcie się, bawcie się dobrze. A, no właśnie, dzisiaj testowaliśmy nową kamerę, FX3. Jakoś to wygląda? Taka kamerka do vlogowania, czemu nie?